Dzień dobry, witam w kolejnej części WoWfounder po polsku. Ten odcinek miał wyjść jako drugi zaraz po tym o Su-25, nowym samolocie, który ma trochę odciążyć drzewko amerykańskie, czyli taki BR w wersji sowieckiej, tak więc równowaga siły i tak dalej, ale nie o Su-25 będzie, tylko o dronach i paru bagach, na które należy się przygotować i być może one zostaną, mam nadzieję, wykluczone po wyjściu update'u. Ale tematem przewodnim tego odcinka będą drony, zarówno te, którymi można atakować cele naziemne, no i nie tylko, ale również te UAV zwiadowcze. W tle tutaj będziecie widzieli to wszystko, o czym już wspomniałem. Moja opinia na ten temat jest następująca. Nowy dodatek w grze, jakim będą drony, może przyciągnąć graczy, którzy lubią sobie polatać. No bo drony, no to taka inna wersja samolotu, co prawda bezzałogowego, ale easy kille to z pewnością będą easy kille dla tych, którzy mają duże doświadczenie w lataniu i posługiwaniu się bronią naprowadzaną. Ci z was, którzy potrafią operować helikopterami, też również nie będą mieli większych problemów z tym, aby takim dronem sobie poradzić, tym bardziej, że odrodzenie się tym dronem uzbrojonym wcale nie wymaga tak wielu punktów. Tak więc te bitwy nadchodzące po update'cie będą bardzo ciekawe i z pewnością zniechęcą wielu graczy, co znowu oznacza, że wiele popularniejsze staną się bitwy na niższych battle ratingach. Niższych battle ratingach mam na myśli tych do 6-7. Dlaczego do 6-7? Ano dlatego, że drony będą pojawiały się od battle ratingu 8-0 na pojazdach lekkich, tak więc aby na nie na pewno nie trafić, będziemy musieli grać maksymalnie 6-7. 7-0 przy losowaniu tym tak zwanym down tier, czyli gdzie trafimy na pojazdy plus 1, przepraszam, czyli 8-0, będziemy mieli niemal pewne to, że nad głową będą nam bzykały drony. Jestem ciekawy, jak wy zaopatrujecie się na ten dodatek. Mnie to już w zasadzie zniechęciło całkowicie do grania na wyższych battle ratingach, chociaż myślałem nad powrotem, bo czasami w grupie przyjaciół zwłaszcza fajnie jest sobie pograć tymi nowoczesnymi pojazdami, ale chyba odstawię to w kąt do momentu, kiedy Gaijin może jakimś cudem wpadnie na taki sam pomysł, jaki zrobili to deweloperzy na okrętach, co będę powtarzał aż do znudzenia, czyli podział po prostu na dwa typy jednostek. W tym wypadku najlogiczniejszym wydawałoby się podział na pojazdy, jeżeli nie te do rozpoczęcia zimnej wojny i po rozpoczęciu zimnej wojny, no to może, nie wiem, w jakichś innych kategoriach, tak aby oddzielić te pojazdy starsze od tych nowszych i wtedy mielibyśmy wybór bitew, czy chcemy grać z tym całym nowoczesnym uzbrojeniem, helikopterami, rakietami, dronami, czy też nie. I to w zasadzie tyle ode mnie w tym krótkim komentarzu. Mam nadzieję, że zawarłem wszystko to, co was interesuje. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach, a ja was zostawiam z dalszą częścią tych krótkich pokazów nowych latających potworków, które wkrótce już zagoszczą w grze WoWfounder. Ja się z wami żegnam. Bawcie się dobrze, o ile to będzie wkrótce możliwe. Cześć.